Co pan sobie przypomina? Wszystko, co było dobre. Na razie jeszcze jestem w szoku, jestem na tabletkach, ale czuję po prostu duży ból w sercu, tak? Musiałam się przekonać, że to ona. Było widać, że to ona. Nie tylko ze zdjęć. Nawet dotykając ciała. Ona. Tylko ona. Nigdy bym w życiu czegoś takiego nie przypuszczała. Nigdy. Mama zmarła 1,5 roku temu. Taką samą twarz miała. Umarła w bólu. I ona też zmarła w bólu. I to było widać. I to na twarzy było widać. Ból. I tylko tyle. Ona się męczyła. Ciężko jest teraz, tak? Zostałem sam z synem. A syn już wie? Tak, dowiedział się dziś rano. Jak zareagował? Pierwsze słowo to mi powiedział, żebym przestał palić papierosy, bo pani psycholog mi powiedziała, że mama umarła, odeszła. I powiedział mi, żebym przestał palić papierosy, bo zostałem mu tylko ja. Grażyna Kuliszewska miała 34 lata. Wraz z mężem i 5-letnim synem mieszkała w Londynie. Przyleciała do Polski na jeden dzień. Miała załatwić sprawy rodzinne, w tym spotkać się z mężem, który też był w Polsce, i następnego dnia wrócić do Anglii. Nigdy jednak nie dotarła na lotnisko w Krakowie. Zaginęła w nocy z 3 na 4 stycznia. Zorganizowano poszukiwania. Szukało jej kilkaset osób. Ten kwadracik czerwony, bądź inna figura, jakakolwiek, będzie widoczna na białym ekranie GPS-u. To jest wasz sektor. Przeczesano ponad 700 hektarów terenu. W końcu, po 2 miesiącach od zaginięcia, znaleziono zwłoki Grażyny Kuliszewskiej. Leżały w rzece 6 kilometrów od jej domu w Bożencinie. Co mogę powiedzieć? 34 lata. Całe życie miała przed sobą. Całe. Dopiero teraz tak wszystko zaczęło do mnie docierać, tak? Że już nigdy się nie zobaczymy. Ja nie wiem, jak sobie poradzę. Czesław Kuliszewski zapewnia, że jego małżeństwo było szczęśliwe. Dlaczego więc miał spotkać się z żoną w Polsce? By podzielić się majątkiem? Z jego relacji wynika, że żona chciała przepisać dom na niego i syna. W zamian żądała 50 tysięcy złotych. Małżonkowie byli u notariusza. Do przepisania domu jednak nie doszło. Mówiła, że przyjedzie 3 stycznia i 4 wraca. Że powiedziała mi tylko tyle, że mąż chce, żeby dom przepisać na niego. W całości? W całości. Ale ona chciała to zrobić? Nie. Ona chciałaby, żeby jak najszybciej. Żeby nawet to zrobić w ten sam dzień. Ale co? No przepisać. Co? No na syna i mnie tę działkę. I dom? I dom. Dlaczego ona chciała? Nie wiem, dlatego pytałem, ale nie odpowiedziała mi tego na to pytanie. Nie wie pan, po co żona potrzebowała tyle pieniędzy? Nie. Rozwód był już planowany dawno temu. Ja z tego, co ostatnio słyszałam moją siostrę, to było na początku grudnia. I słyszałam kłótnie, jak dzwoniłam do niej. Słyszałam kłótnie i siostra mi tylko odpowiedziała tyle. Usłyszymy się później, ponieważ Czesiek jest zdenerwowany, bo dostał papiero o rozwód. Najpierw rozwód, a potem mi powiesz także za swój dom, tak? Najpierw sprzedamy dom. Co mi zrobisz, to powiedziałeś? Powiedziałem ci, najpierw sprzedamy dom. Jesteś dziwką i tyle. Ileż można tego słuchać? Ty jesteś dziwką, a nie ja. Ty jesteś dziwką. Jesteś dziwką, szmatą. I tyle. No i co ty do mnie? Co ty w ogóle do mnie? No co? No co ty do mnie? Rozbijcie zaraz tę szklankę, gdzie wiesz? No co ty w ogóle do mnie? Co mi chcesz teraz wyciulać, co? Bez proszę ze stanu, chyba? Nie. Przez 15 lat. Widziałam. Szmatą? Czy zabił pan żonę?